Meghan Markle nie schodzi z ust wszystkich. Po opuszczeniu rodziny królewskiej zaobserwować można zupełnie nowe zachowania. Brytyjscy dziennikarze wszystko zauważyli. Meghan Markle przeprowadziła wielką rewolucję w rodzinie królewskiej. Razem z mężem postanowili zmienić swoje życia, nie dbając o to, co pomyślą inni. Ich zachowanie od razu się zmieniło. To ostatnie ich obowiązki królewskie. Meghan Markle oraz książę Harry po ogłoszeniu swojej kontrowersyjnej decyzji postanowili odciąć się od zamieszania, które wywołali, i wyjechali do Kanady. Spędzali tam beztroskie chwile, podczas gdy rodzina królewska próbowała uporać się z historyczną decyzją podjętą za ich plecami. W drodze najprawdopodobniej burzliwych dyskusji został wypracowany konsensus. Nie od dziś wiadomo, że dobrym kompromisem można nazwać moment, kiedy każda ze stron jest trochę niezadowolona. Jesteśmy pewni, czy właśnie tak można określić odczucia królowej względem swojego wnuka, jednak najważniejsze jest to, iż brytyjska monarchia poradziła sobie z nieoczekiwanym kryzysem. Dwukropek w związku z poczynionymi ustaleniami. Marzec to miesiąc, kiedy para musi wykonywać obowiązki królewskie i właśnie z tego powodu przylecieli do Londynu, aby uczestniczyć w gali wręczenia nagród dla weteranów i członków sił zbrojnych. Nie dziwi ogromne zainteresowanie mediów, które na siebie ściągnęli, jednak media zwróciły uwagę na zupełnie inny sposób zachowania zakochanej pary. Dzisiaj grzeje, 1. Nieoczekiwany obrót spraw. Jacek Kurski na wylocie z TVP. Wiadomo, kto go zastąpi. 2. Nie żyje prawdziwa legenda. Polka była niedoścignionym wzorem, wielka strata. Mowa ciała wiele zdradziła Meghan Markle w trakcie trwania uroczystości, prawdopodobnie po raz pierwszy podczas wykonywania swoich obowiązków królewskich wyglądała na spokojną, zrelaksowaną i cieszącą się z publicznej obecności u boku męża. Nie umknęło to uwadze dziennikarzy, jednak znawcy mowy ciała zwracają uwagę na mały szczegół, który wiele mówi na temat związku Meghan Markle i księcia Harry'ego. Adrienne Carter, specjalistka od mowy ciała, twierdzi, że zachowanie potomka Windsorów pokazuje jego zaskakującą uległość względem żony. Ponoć ma to psychiczny związek z tym, że to on próbuje wpasować się do świata, w którym nie funkcjonował, za to Meghan odnosiła sukcesy. Wniosek taki został wysunięty na podstawie zdjęcia, gdzie Harry podaje swą dłoń małżonce, a ta zaborczo obejmuje ją dwiema rękami. Tradycyjnie ten gest przypisywany jest kobietom i choć nie ma w tym nic złego, wiele mówi o podziale ról w związku. Źródło: pomponik/David Fisher/Rex/East News. Źródło: youtube.com/entertainment. Tonik najlepsze newsy dnia. Źródło: pomponik. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj video. PL na Google News.